Stres, natłok pracy i brak czasu na przygotowanie wartościowego posiłku skłania nas czasami do skorzystania z tak zwanych szybkich dań. Bardzo często dania te wymagają jedynie podgrzania bądź zalania wrzątkiem. Wspólną cechą tych wszystkich wygodnych potraw, czyli dań w słoikach, puszkach czy plastikowych pojemnikach, jest niestety długa lista substancji, z których taki posiłek został przygotowany. Bardzo często na etykietach spożywczych widnie jest znaczna ilość konserwantów, stabilizatorów, emulgatorów czy polepszaczy smaku. Niestety produkty te cechują się niską wartością odżywczą. Przykładem może być zupa z torebki, która ma smakować jak tradycyjna zupa, ale w składzie nawet nie zawiera suszu z warzyw, tylko substancje smakowo-zapachowe. Na co powinniśmy zwracać uwagę, jeśli jesteśmy w takiej wyjątkowej sytuacji i stoimy przed wyborem takiego produktu? Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy zrobić, wybierając taki produkt, to przede wszystkim zapoznać się ze składem na etykiecie i dokładnie się z nim zapoznać. Pamiętajmy, że to, co znajduje się na etykiecie spożywczej, zmienione jako pierwsze, oznacza, że tej substancji jest w takim produkcie najwięcej. Unikajmy produktu z nadmierną ilością soli, cukru i jego zamienników, np. syropu glukozowo-fruktozowego czy utwardzonych olei roślinnych, np. oleju palmowego, który jest bardzo często dodawany do takich dań. Unikajmy także produktów, w których w składzie występują wzmacniacze smaku, jak np. glutaminian sodu czy hydrolizaty białek. Substancje te spożywane w nadmiarze zwiększają ryzyko nadwagi, otyłości, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu drugiego, a nawet nowotworów. Obecnie jednak producenci wychodzą naprzeciw oczekiwaniom coraz to bardziej świadomych konsumentów i w sprzedaży można spotkać również zdrowe dania obiadowe, np. zupy, których skład jest faktycznie zbliżony do tradycyjnej domowej potrawy. Porównamy sobie teraz różne rodzaje produktów gotowych. Mamy tutaj do wyboru gotowe zupy krem i zupy w proszku. Tak jak powiedziałam, to co na etykiecie spożywczej występuje na początku, jest wymienione jako pierwsze, oznacza, że tego składnika w danym produkcie jest najwięcej. Na pierwszym przykładowym produkcie mamy wymienione w składzie kluski, mąkę pszenną, tłuszcz palmowy, sól, skroję modyfikowaną, cukier i skład tak naprawdę jest bardzo długi. Także ja tego produktu bym bardzo nie polecała, dlatego że zawiera niekorzystne substancje, które tak naprawdę nie są korzystne dla naszego organizmu. Z kolei mam do porównania tutaj drugi produkt, jest to zupa krem, która tak naprawdę zawiera tylko 7 składników i na pierwszym miejscu mam wymienioną pulpę pomidorową, marchew, wodę, czosnek, bazylię, a na końcu wymieniona jest sól i cukier. Więc ten produkt jak najbardziej bym polecała. Tutaj mamy jeszcze do porównania kostkę rosołową, której niestety skład jest bardzo niekorzystny i swoim pacjentom odradzam, żeby nie stosowali takich produktów. Na pierwszym składzie mamy sól, tłuszcz palmowy, skrobie, wzmacniacze smaku, między innymi glutaminian sodowy i również skład jest bardzo długi. Dlatego niestety taki produkt powinniśmy odrzucić. Jako dietetyk zachęcam przede wszystkim do przygotowania potraw samemu oraz przede wszystkim do czytania etykiet spożywczych i zapoznawania się ze składem produktu. Pamiętajmy, że im skład jest krótszy, tym taki produkt jest bardziej korzystniejszy dla naszego zdrowia. I dobrym rozwiązaniem tak naprawdę jest porcjowanie żywności na kolejne dni i jego mrożenie. Mrożenie jest bardzo dobrym przykładem obróbki technologicznej, dlatego że produkty poddawane procesowi zamrażania zachowują najwięcej substancji odżywczych i utrata witamin czy składników mineralnych jest naprawdę niewielka. I proces ten jest na pewno znacznie lepszy niż suszenie czy marynowanie.